Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladhis. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry We Happy Few. Kontynuujemy naszą rozgrywkę, jak widzicie tutaj troszkę rzeczy pozostawialiśmy. Ostatnio oczywiście porobiliśmy kilka rzeczy, mamy godzinę, jak widzicie, 9:40 wieczorem. Jeśli chodzi o coś takiego, robi się troszeczkę późno, więc my sobie będziemy lecieli w stronę tą, napić się troszkę wody, bo mamy oczywiście dwie kantyny, ale nie chcemy marnować ich przy sobie, więc napijemy się prosto stąd do końca, fenomenalnie. Weźmiemy sobie coś lekkiego do zjedzenia, na przykład ten cały jam. Nie, myślę, że nie, myślę, że najpierw zjemy sobie blue currant na spokojnie. Okej. I teraz mogę zjeść jeszcze w sumie tego trochę. Okej, jesteśmy na fullu. Teraz tak, mamy kilka miejsc, powiedzmy, na które moglibyśmy pójść. Moglibyśmy pójść wykonać sobie zadanie chociażby z, nie the apple tree, a tu gdzieś była ta posiadłość. Tu chyba była ta posiadłość jakoś, albo tu, o, w tym miejscu bardziej. Dodatkowo musimy sobie przejść troszkę tutaj tych, powiedzmy, miejsc w dzisiejszym odcinku. I chciałbym to zrobić, bo od godziny 11 podobno PM możemy na spokojnie starać dostać się na właśnie miejsce, którym jest opuszczony dom. Okej. Więc postaramy się tam teraz dostać. Mam nadzieję, że opuszczony dom będzie tym miejscem, które chciałbym, powiedzmy, uzyskać. Idealnie, zapadła noc, jak widzicie, wydobywa się dym i tak dalej. Jest wszystko fajnie. Jest opuszczony dom. Pięknie. Jest opuszczony domek. Czy nawiedzony domek. Łykniemy sobie Joy Pilla. No i furtka nam się otwiera. Mystery House has been added to the journal. Pyk, pyk. Find the source of the strange strangeness with this being seen. Okay. Guardians of the world, we call to you and come, you guardians of the watchtowers of the sky. Whoa. A mystery house has failed. Okay. Anyway, you can't be picky about foods these days. What? A, czyli mam przejść obok nich i to tak totalnie, w ogóle nie mogę nic z nimi zrobić. Czyli ten dom jest taki dziwny, okej, niech będzie. Chwila, jak ja wychodziłem, to powinienem iść w którą stronę? W tą stronę, dobrze, idę. Dalej jest noc, więc mam nadzieję, że dalej uda mi się to wykonać. Jest otwarte. Okej. Ona coś tam sobie gada na spokojnie. Hail, ye guardians of the world. We call to you and beseech you. Może jakiś kamień sobie zarzucę. Nie wiem, czy ona mnie zobaczy, powinna. Nie mam czegoś, co mógł... Dobra. Poszło na spokojnie. Okej, cloth. Skrzynki, search kettle. Stove. Dobra, znalazłem sobie to, co bym chciał. To, co bym potrzebował. Okej, true. A, czyli musiałbym zobaczyć bez zobaczenia, ale niestety nie udało mi się, to trudno. Udało mi się znaleźć tą, ten materiał, który on chciał. Okej, tu ktoś łazi. Locked. Okej, czyli nie ma zbyt dużego wyboru. O, tu mógłbym się jeszcze włamać. Okej, czyli tu jest wejście od tyłu. Niech sobie będzie, śmiało. Mógłbym się jeszcze pewnie dostać od innego miejsca, ale trudno. Raz, trzy.
4. Ephemeral linen. Dobra. Glass bottle. To tam to sporo do tego jest, jakby nie patrzeć. Guardians of the watchtowers of the middle world. Okay. You who stoke the fires that burn away the dross. Wszystkie zamknięte. Co ja mam powiedzieć? Będziemy sobie chodzić śmiało po pokojach, zbierać sobie fanty. Toaleta nie ma nic. Cloth. Boże, ile tego materiału mają? Czy oni sobie tu ubrania szyją, czy o co chodzi? Tu jest znowu zamknięte. Szafka, w której nie ma nic. Ha. Wow. Sporo miejsca, nie powiem. Zanim pójdę tam, to chętnie mi się przeszedł tutaj. Dobra, zamknijmy sobie, poczekajmy w sumie. Dobra, ty prawo, to ja lewo. Na spokojnie, po cichutku, pomalutku. Ty sobie pójdziesz tam, ja sobie pójdę tu. Nie ma problemu. Nic nie ma. Ona sobie pójdzie na dół. No nie. Kurde, no. A było tak blisko. A już mogłem sobie tak ładnie poprzechodzić. Czyli oni nie mogą mnie zobaczyć jednak. Myślałem, że już potem mogą na spokojnie, a jednak nie. No sorry, no. Next time diet pill. Ale ja się nie poddam, ja pójdę tam jeszcze raz na spokojnie. Tylko muszę pójść spać. Na ile godzin w sumie? 6 rano jest. To musiałem pójść spać na jakieś 13... 15 godzin. 6 p.m. OK. Dobra. Pięknie. Dobra, i spróbujemy jeszcze raz się tam... napić się. A to i tak po drodze. Nie, chwila. Nie po drodze. Trudno. To się przejdziemy kawałek tutaj. Tak, tak, spokojnie. Dobra. Jest woda, jest wszystko, powinniśmy dać sobie radę. Nie wiem, czemu z tamtą wcześniej mogłem walczyć, czy jak mnie nakryła, czy o co chodzi. Nie wiem. A ten nagle tutaj stwierdził sobie, że jednak nie mogę tam przebywać i sorry. Dobra. Na spokojnie podejść tu. Dobra, chyba już. Otworzy mi się to jeszcze raz, czy już nie? O, dobra. Do come in. Dobra, tędy. Jak mam teraz to zrobić? Oni tu we dwójkę chodzą. Hail ye
guardians of the world. Okay. We call to you and beseech you. Be here with us now. Ten też złazi na dół. Znajdź źródło. Znalazłem. No i co? Tu są w ogóle jakieś... Nie wiem, co to ma być. Nie wiem, co to ma określać. Okej, okay, tu na razie jest czysto w miarę. Trochę się boję, nie powiem dlatego. Sanital, formuła. Sanital. Nie wiem, co to jest szczerze. Nic. Sanital. Improve your health permanently with... without against the sinful health for you not available in stories. Okej, okay, czyli... Fyto coś tam potrzebuje, Phytorosteroides. O, to będzie ciężko, tego jamu nie wiem, gdzie zdobyć. Ale będę mógł sobie powiększyć maksymalnie moje zdrowie. Dobra, to zebrane. Zebrane, mam tego całkiem sporo. Tak mi się wydaje. Co, mam tylko 5 sztuk? A, bo mi ukradło za każdym razem, okej. Okay. Czyli teraz muszę się stąd wydostać, tak? Bo nie mam tu już nic. What a terrible life. Okej, find a permanent in the mystery house. Ephemeral linen. No znalazłem, no i co? Escape, bridge crossing, mystery house. Wszystko przejrzane. Mam te fanty, no i co? Teraz w sumie wydostać się tylko stąd. O, tu jest jakaś książka, która mnie... Właśnie. Okej. Dobra, chyba tyle. Udało mi się to zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Brama się ładnie zamknęła. Czego jeszcze nie odkryłem? Tu na lewo czegoś nie odkryłem jeszcze. Póki mamy troszkę jeszcze, powiedzmy, napojenia, trochę mamy jeszcze... jak to się nazywa? Trochę głodu, to chętnie bym to sobie zrobił. Tu na górze... A, tu jest szafka, do której nie miałem dostępu, okej. Okay. Teraz tak, jak tu dalej? Okej, okay, tędy może na przykład, możemy się przejść. Pewnie jakieś zadania tu jeszcze są pochowane, tak zakładam. Mamy na razie najważniejsze zrobione, czyli znaleźć tą kartę. Ta karta została znaleziona już, więc tu jest w sumie koniec tego wszystkiego. Tu możemy jeszcze pójść sobie tędy, żeby nie było. Mogę sobie jakieś jedzenie zebrać, czemu nie, bo muszę zaraz coś zjeść. Chętnie bym zjadł coś, czego mam, powiedzmy, coś, co zajmuje dwa sloty, na przykład tak jak tu. I feel terrible. O, bo to jest lekko zepsute, no dobra, niech będzie. To weźmiemy sobie pigułkę na ból brzusio i pójdziemy sobie dalej. Tu się świeci przejście. A, to jest kolejne przejście. Myślałem, że to jest to przejście, którym ja wracam. Ale to jest kolejne przejście. Dobra, co my tu mamy? Raven's Home Bridge. Now entering. To są jakieś lasery. Are you ready to behave? Come take your joy. Czyli mógłbym tu przejść, jakbym miał tabletkę. I mam ją, więc nie ma problemu większego. Tab. Co ja zebrałem? Nie wiem. Tab was added. Tab. Czemu tego nie widzę? To jest do craftingu, czy może to jest przedmiot? Nie jestem pewien w chwili obecnej. Trudno, poprzekładamy sobie troszkę rzeczy. Okej. Tak będzie to wszystko wygodniej, powiedzmy, wyglądało. Mamy troszkę tych fantów, mamy troszkę innych fantów. Zobaczymy, jak to pójdzie. O, w ten sposób będę wiedział przynajmniej, ile mam miejsca. Teraz tak, tu w lewo. Tu w lewo trzeba się przejść i zobaczyć, czy tu coś jeszcze ciekawego jest. Mailbox bridge was added to your journal. Aha. Aha, czyli został... Tutaj poddawałem.
A więc jeśli ktoś by chciał, to jest Vector, którego wcześniej pokazałem, George Wheeler's Note to Himself. Aha, ta przy oponie, to fajnie, dobrze wiedzieć, że tutaj są te notatki, a ja nie wiedziałem, które otwierałem wszystkie po kolei, okej. Okay. Some sort of pagan player. Prayer. Co tu mamy? Lipschen. Dalej mamy Tab. I Bridge. Dobra. Możemy lecieć dalej w sumie. Właściwie tu już chyba wszystko odkryłem. Tu coś było. Nie pamiętam, co tu było. A, tu były te. Dobra, już pamiętam. Tutaj był gościu, który wypijał sobie wszystko to, co było w tych power cellach. Okej, więc tak, tędy trzeba nas spokojnie się teraz dostać, nie ma tu chyba nic. Więc będzie to właściwie wszystko przejrzane i możemy się dostać w kolejnym odcinku już do kolejnej lokalizacji, jeśli chodzi o to. Czyli dostać się do tego bodajże kościoła, tak? My się mieliśmy do kościoła dostać, czy jak to się miało nazywać? Mystery House, what a terrible life. Musimy dać im te ubrania plus tą linę i potem tak uciec do Holm, nie wiem co to jest Holm. Znaleźć klucz do bramy, take joy detector. Co? Obtain the joy detector, aha, okej. Okay. Nie będzie to chyba aż tak banalne, tak mi się wydaje, ale zobaczymy. Czyli zakładam, że ci ludzie, którzy tu mieszkają, to nie chcieli tu mieszkać, powiedzmy, inaczej, nie chcieli mieszkać z tamtymi ludźmi, chcieli przyjmować tej radości, tego joyu całego, więc tylko to zastanawiali i namawiają ich cały czas do tego, żeby po prostu przyszli do nich i wrócili, tak jakby nawrócili się bardziej, o, w ten sposób. I ci, którzy się wrócą, mogą oczywiście, kiedy zażyją swoją radość. Tych już tutaj nie ma, okej. Okay. Stół. Nie no, widzę, że tutaj tak samo po tubach muszę przejść, dobra. Więc wracamy na stare śmieci, jakby nie patrzeć. Sama sobie idź. No i musimy poczekać niestety, aż się nam załaduje ten teren. Musimy wrócić sobie do tego drzewa z tym kolesiem, zobaczymy, czy on w ogóle to przyjmie. Bo nie jestem pewien, bo zadanie mi się tak jakby nie zaliczyło, że to znalazłem, więc jestem ciekaw. The citizens of Wellington Wells do not take kindly to downers. Be sure, coś tam, coś tam. Dzień 18, na spokojnie dajemy radę. Lewo, lewo. Jak najbardziej. Zobaczymy, czy on w ogóle to przyjmie. Czy ja po drodze mam jakąś wodę, mam dwa. Z wodą później, więc okej, okay, niech sobie będzie. Jeśli on to przyjmie, to już będzie całkiem fajnie. Nie powiem, że ta druga część miasta jest dosyć ciekawa, jest w sumie ciekawsza niż ta część miasta. To jest ta podwójna, nie. A bo to jest jeszcze po tej stronie, okej. Okay. Więc tak, trzeba znaleźć faceta na drzewie, który jest bodajże tu na prawo zaraz. Tak jest, jest jego drzewko, jest jego domek. Są jego lalki, jakby nie patrzeć. Dobra, wskakujemy sobie na górę. Pytanie, czy ty przyjmiesz to? O, znam kolejny Jimmy Bar, okej. Okay. Tak trochę darmowo, powiedzmy. Well, nothing lasts forever, does it? Well, where's the ephemeral linen? We need it to stop Dr. Verloc. Where's your sense of professionalism, Alfie? Now go back and get it. Aha, ale ja to mam, wiesz o tym, nie? Have you been sleeping all right? If you won't play, I won't play. The clove of the the clove of your dreams, never quite the same by the sober light of day. Aha, czyli że muszę ci przynieść takie same, tylko że w ciągu nocy, ta? Więc musiałem tam wejść, zebrać jakieś, przynieść mu jeszcze w nocy. A. Jeśli tak, to ja oczywiście dobrze rozumiem. Jeśli nie, no to nie, trudno, niestety nie wiem do końca. No i też myślę, że uda nam się tutaj ponaprawiać cokolwiek, jeśli chodzi o most. Że będzie dosyć ciekawie. Give filtered water. Nie chcę zobaczyć twojego domu. Więc tak. I just lost me way a bit, constable. I don't actually live out there. No suń się. Dzięki. Enter joy detector booth. Okej, czyli możemy to zrobić śmiało, bo zasililiśmy to sobie. Okej, czyli jest całkiem.
a nie chcę z tobą gadać. Więc pójdziemy sobie tu w następnym odcinku, mamy też kartę, więc wszystko na spokojnie sobie pójdzie. Zostało wszystko uzupełnione. Kolejny odcinek to będzie na pewno przejście się na drugą stronę i poszperamy troszkę w domkach osób oczywiście z Wellington Wells, bo na chwilę obecną nie jest nam zbytnio, powiedzmy, dane, żeby tak sobie to podziałać. O, widzę, że się nowe rzeczy porespiły. Aha, czyli muszę się napić, dobra, niech będzie. Raz, dwa. Czy coś tu się w ogóle porespiło? Chyba nie, dobra. Więc tak, troszkę metalu zostało nam znalezione teraz. Troszkę możemy odłożyć. Cukier, tutaj karty różne i tak dalej. Butelka to nie jest mi zbytnio potrzebne na chwilę obecną. Tu jest jeszcze jedna kantynka pełna wody. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy trochę klofu. Tutaj mamy trochę tego ephemeral linen, które nie wiem szczerze mówiąc, czy mi się do czegokolwiek przyda. Mamy trochę broni, trochę innych fantów. To mogę odłożyć. Zastanawiając się, co jeszcze mogę odłożyć, nie wiem w sumie co. To mogę odłożyć na razie. I to jest tyle na chwilę obecną. Rotten mushroom, to nie, to może lepiej nie jeść tego. Rotten apple, rotten onion. Cleanse the jaw of perfection, don't say I don't warn you. Okej, zjedliśmy sobie na spokojnie. To nam starczy na chwilę obecną. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie idziemy oczywiście do Wellington Wells, czyli mniej więcej dzień 18-19. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!